Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o praktycznych radach wychowawczych, czyli o tym, jak wyrabiać, wypracowywać w dzieciach cztery cnoty kardynalne. Zapraszam. Zaczniemy od cnoty roztropności, czyli od tej cnoty, która ma zaleczyć ranę naszej duszy, ranę niewiedzy, ignorancji, ranę w naszym rozumie. Cnota roztropności, zdolność do szybkiego, sprawnego doboru właściwych środków. Jest to cnota, którą najtrudniej jest wypracować ze względu na jej złożoność. Podam jakieś przykłady. Najpierw przykład braku roztropności. Na przykład chcemy kogoś skłonić do tego, żeby uwierzył. Powiedzmy, matka ma niewierzącego syna. I brakiem roztropności jest wtedy suszenie mu głowy, czyli próba ciągłego nawracania go, mówienia mu o wierze itd., itd. Naturalną reakcją w takiej sytuacji jest po prostu opór. W ogóle co do zasady kłótnia nigdy nie sprzyja wymianie zdań, dlatego że siłą rzeczy w trakcie kłótni każdy okopuje się na swoim stanowisku i nie jest skłonny, żeby cokolwiek zmieniać. A więc takie po prostu mówienie, próba przekonania kogoś, kto nie chce słuchać, jest ewidentnie nieroztropne. Mamy jakiś tam cel, podejmujemy działanie, które ewidentnie nie może przynieść dobrego efektu. To jest przykład braku roztropności. Innym przykładem jest również zwracanie obcym ludziom uwagi na coś. Coś z jakiegoś powodu nam się nie podoba, coś uważamy za niestosowne i tak po prostu mówienie człowiekowi, że na przykład ubrał się do kościoła niewłaściwie, jest zachowaniem wysoce niestosownym, wysoce nieroztropnym. Oczywiście nie doprowadzi to do niczego dobrego, jest to jednocześnie brak kultury osobistej, bardzo skrajny przykład, ale również jest to absolutny przykład braku roztropności, bo takie zachowanie nigdy nie ma szans doprowadzić do zamierzonego celu. To są takie ekstremalne przykłady, natomiast ten drugi to jest taki ekstremalny przykład. Natomiast my w naszym życiu popełniamy bardzo wiele takich błędów i bardzo łatwo nam to przychodzi, aby wybierać niewłaściwe środki. Podam przykład, który jest z życia wzięty, on będzie zmodyfikowany, bo też już dokładnie tej sceny nie pamiętam, ale jest to przykład z mojej rodziny. Właśnie sytuacja matki, która miała niewierzącego syna, który w zasadzie nawet nie tyle był niewierzący, co powiedzmy, że miał pewną niechęć do kościoła, był zdystansowany i nie chciał za bardzo nic słyszeć o kościele. I ta matka skonsultowała tą sprawę z księdzem, który okazał się być człowiekiem właśnie bardzo roztropnym. Zapytał, kim jest ten jej syn, czym się interesuje i tak dalej. Dowiedział się, że on interesuje się muzyką, gra na jakimś instrumencie, już nie pamiętam, jaki to był. Powiedzmy, że były to skrzypce. I słysząc to, powiedział, proszę położyć te nuty, to były właśnie nuty na skrzypce, bardzo piękny utwór religijny, proszę położyć je w domu, tak na widoku, nic o nich nie mówić, ale tak, żeby były widoczne. I faktycznie z czasem matka usłyszała, że ten syn zaczął grać te nuty, zaczął grać ten utwór. Zaczął grać, grać i w końcu sam przyszedł i zapytał, co to są za nuty, skąd je masz? No i mama mówi, że właśnie tak, tutaj będzie taka sytuacja, będzie jakaś uroczystość, jakieś spotkanie, przyjęcie biskupa i później tam w trakcie uroczystego obiadu miało być coś tam zagrane na tych skrzypcach i właśnie ksiądz proboszcz szuka kogoś, kto by chciał zagrać, brakuje mu tych skrzypiec. I ten człowiek na początku tak reaguje milczeniem, ale później z czasem sam zgłasza się do tego, że on jest gotów zagrać. I po tym pierwszym kontakcie wchodzi, poznaje tego księdza, później widzi, że wcale to nie jest taka straszna instytucja, zaczyna się powoli przekonywać i wchodzi w ten sposób w kontakt z tym księdzem i ostatecznie wraca po pewnym czasie do kościoła. Mieliśmy tu przykład takiego bardzo roztropnego, bardzo
dyskretnego, powolnego, ale właśnie dzięki temu skutecznego działania. Oczywiście to jest przykład człowieka, który nie odrzuca wiary tak bardzo na poziomie intelektualnym, ale właśnie trzeba działać na tym poziomie, na którym jest faktycznie realnie problem. Właśnie na tym polega roztropność. Jak tej roztropności uczyć? Z jednej strony trzeba uczyć dzieci i w zasadzie samego siebie nie działać w emocjach. Człowiek nigdy nie działa roztropnie w emocjach. Gdy człowiek podejmuje jakiekolwiek działanie w emocjach, ono nigdy nie jest roztropne. To może zadziałać w jakiejś sytuacji takiego bardzo prostego, bieżącego zagrożenia, to znaczy człowiek zostaje fizycznie zaatakowany i wtedy gniew jak najbardziej może pomóc do tego, żeby się obronić. Natomiast w takich codziennych, międzyludzkich sytuacjach emocje nigdy nie sprzyjają roztropności, dlatego trzeba i samemu się w tym ćwiczyć, żeby nie podejmować żadnych decyzji w emocjach, żeby gdy targają nami silne emocje, starać się nie podejmować tej decyzji, najlepiej w ogóle się nie odzywać. Dobrze jest nazwać sobie, jakie emocje nami targają, pomyśleć sobie o nich i powiedzieć sobie właśnie, że teraz jestem zagniewany, stop, nic nie mówię, czekam. To już jakby jest pierwszy krok do tego, żeby działać w roztropności. Bardzo wiele nieroztropności wynika właśnie z tego, że podejmujemy działania w emocjach. Dalej, długofalowo, jak uczyć dzieci działać roztropnie? Jeśli widzimy, że dziecko chce osiągnąć jakiś cel, to należy zupełnie świadomie rozmawiać z nim na ten temat. Tak, chciałbyś osiągnąć to i to. Jakie widzisz do tego odpowiednie środki? To jest bardzo ważna praktyka. Jak chcesz to osiągnąć? I bardzo warto jest naprawdę rozmawiać z dziećmi na ten temat, pytać je, jak myślisz, co należy zrobić w takiej i w takiej sytuacji. Te sytuacje należy oczywiście dobierać do wieku tego dziecka, stosownie do wieku tego dziecka. Natomiast i jeśli dziecko odpowie, no to wtedy, a jakie będą tego konsekwencje? A jakie to będzie miało skutki uboczne? A dlaczego uważasz tak, a nie tak? To wyrabia w człowieku tą zdolność właśnie dostrzegania tego, jakie czyny nasze mają konsekwencje, jakie mogą mieć skutki uboczne, jak to może zadziałać, jak to nie zadziała i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób przyzwyczajamy człowieka do tego, żeby działał właśnie zgodnie z rozumem, czyli roztropnie. Dalej, jeśli chodzi o cnotę sprawiedliwości, cnota, która ma zaleczyć niesprawiedliwość, ma zaleczyć złość naszej woli, która skłonna jest do wybierania fałszywego dobra. I cnota sprawiedliwości, zdolność do szybkiego, chętnego oddania każdemu to, oddania tego, co się jemu należy. W jaki sposób ją wypracować? Przede wszystkim, jeśli chodzi o wychowawcę, o rodzica, trzeba dawać przykład i to jest fundamentalne. Kierować się jasnymi, ustalonymi i określonymi zasadami. Czyli dziecko musi wiedzieć, co wolno, czego nie wolno i jakie są kary za to, czego nie wolno. I tych zasad trzeba się koniecznie trzymać. Czyli nigdy nie wolno postępować w ten sposób, że jak jestem w dobrym humorze, to toleruję wszystko, jak jestem w złym humorze, to wymierzam jakieś tam kary, czy po prostu karce. Chociażby tylko słownie dzieci za byle co. To takie emocjonalne działanie jest absolutnie niewychowawcze i właśnie uczy dzieci niesprawiedliwości, a nie sprawiedliwości. A więc uczymy, określając jasne zasady i później się do nich stosując. Jasne, zwerbalizowane, określone zasady, nagrody, kary, za co, jakie i dlaczego. To po prostu to powinien być jasny, przejrzysty system, który jest później konsekwentnie stosowany. Bardzo ważne, żeby w procesie wychowawczym nie grozić nigdy dziecku czymś, czego nie mamy zamiaru spełnić. Nie wolno nigdy stawiać takich gruźb. A jeśli zaraz nie przestaniesz, to za tydzień nie pojedziemy do babci. Jeśli i tak wiemy, że musimy pojechać do tej babci i to nie jest realnie możliwe, to nie wolno nigdy składać takich gruźb. To jest znowu niszczenie swojego autorytetu i również niszczenie tej w dziecku tego poczucia sprawiedliwości. Dziecko uczy się, że nasze słowa nic są niewarte, a więc samo uczy się w ten sposób również kłamstwa. I kłamstwo jest grzechem przeciwko sprawiedliwości i w ten sposób niszczymy ostatecznie właśnie w dziecku tą zdolność do zachowania
sprawiedliwego. Kolejna rzecz to jest właśnie nietolerowanie u wychowanków kłamstwa. Tutaj jak najbardziej należy jasno to określić, że w domu się po prostu nie kłamie i że za kłamstwo zawsze będą kary. I myślę, że to powinny być kary dosyć wyraziste, bo to jest rzecz, którą naprawdę trzeba wypracować i to jest rzecz, której człowiek jednak nie robi z automatu. To znaczy w kłamstwie zawsze jest pewna złość, bo nawet jak człowiek w pierwszej chwili powie coś nieprawdziwego, to przeważnie za chwilę przechodzi refleksja i człowiek wie, że zrobił coś złego. I tutaj bardzo ważne, żeby to dziecko uczyć tego, żeby przyznawało się, żeby potrafiło powiedzieć tak, przepraszam, nawet powiedziałam nieprawdę, ale od razu właśnie, jak tylko to się dzieje, albo tym bardziej uczyć się, żeby mówiło od razu prawdę. Oczywiście tutaj również nie wolno tolerować jakiejkolwiek niesprawiedliwości wśród dzieci, to znaczy jeśli postępują niesprawiedliwie, to oczywiście również powinno zasługiwać na pewną naganę, czy też jakąś formę kary. A więc w procesie wychowawczym pamiętajmy o tym, żeby nie kierować się naszymi chwilowymi uczuciami, ale aby kierować się właśnie jasno określonymi zasadami, nigdy nie grozić tym, czego nie mamy zamiaru spełnić. Dalej, jeśli chodzi o cnotę umiarkowania, cnotę, która pozwala nam szybko, sprawnie, która pozwala nam zachować umiar w tym, co przyjemne. W jaki sposób uczyć tej cnoty? Tutaj teoretycznie jest to dosyć proste w porównaniu do innych cnot, natomiast w praktyce znowu nie jest to takie proste. Mianowicie, zacznijmy od tego, że warto jest uczyć dzieci szacunku do jedzenia. To znaczy nie pozwalać na grymaszenie, nie pozwalać dzieciom na to, żeby jeśli coś akurat nie smakuje, no to dostaniesz coś innego. Warto jest uczyć dzieci szanować jedzenie, żeby potrafiły jeść to, co dostają, a jeśli nie chcą zjeść tego, co dostały, to nie przygotowywać specjalnie dla nich czegoś innego. To jest bardzo wartościowa nauka. Człowiek, który, dziecko, którego wyrobiło się takie przekonanie, że ja zawsze dostaję to, co chcę, jak mi nie smakuje, to dostanę coś innego. Takie dziecko nie szanuje jedzenia, takie dziecko będzie się uczyło właśnie takiego nieumiarkowania w sensie jakościowym, to znaczy zawsze będzie musiało mieć to, co najlepsze. Jeśli ktoś się obdarzy tym, czego akurat nie lubi, to będzie z tego oburzony i wyrasta po prostu na takiego małego egoistę, który zawsze musi mieć to, co akurat, na co akurat ma ochotę, co uważa za najlepsze. I jeśli chodzi o to, co przyjemne, zawsze warto to dawkować. To znaczy pilnować tego, żeby nie było tych rzeczy za dużo, bo przeważnie wszystko w nadmiernej ilości szkodzi. I tutaj warto uczyć tego, że wszystko należy dawkować i mówić, dlaczego to dawkujemy, że po prostu to nie jest dobre. To dotyczy na przykład również ekranów, telefonów komórkowych, tabletów i tak dalej. To tym bardziej należy te rzeczy dawkować. Nie sądzę, że roztropnym jest jakby całkowite zabranianie korzystania właśnie ze smartfonu czy z tabletu. Natomiast wszystko zależy oczywiście od wieku. To należy do rodziców, żeby zdecydować, w jakim wieku chcą dziecku pozwolić korzystać z takich urządzeń. Natomiast tak czy siak należy je dawkować. Należy używanie w jakiś sposób określić i to powinno się zrobić od samego początku. To znaczy mając już nastolatka, który jest przyzwyczajony do tego, że ma cały czas ten ekran, próba ograniczenia jest ekstremalnie trudna. To znaczy nastolatkowi to już należy wytłumaczyć, to już wtedy jest troszeczkę inna rozmowa. Natomiast jeśli właśnie zaczynamy od początku, od małych dzieci, to naprawdę bardzo ważne jest, żeby właśnie od początku wypracować pewien system, który ogranicza ilość korzystania z tych ekranów, bo one są przyjemne, więc bardzo łatwo można z nich korzystać bardzo długo i to oczywiście szkodzi rozwojowi na wszystkich poziomach tragicznie. Taką ciekawą sprawą, ciekawym systemem jest to tylko jakby jako jedna z możliwych opcji. Jest taka zasada, którą znam, która faktycznie sprawdza się w niektórych rodzinach, jest zakaz wnoszenia jakichkolwiek ekranów dotykowych, czy to smartfonów, czy tabletów, do pokojów, w których się mieszka. Czyli wszystkie te urządzenia są w tych pomieszczeniach wspólnych.
w których jest cała rodzina, znaczy może być cała rodzina i tylko tam wolno z tych urządzeń korzystać. To ma bardzo wiele zalet, bo siłą rzeczy w obecności innych człowiek gdzieś tam troszeczkę się bardziej pilnuje. Druga rzecz, człowiek nie siedzi do późnej nocy i nie wchłania wszystkiego, co się tylko da tuż przed samym snem, co też później szkodzi i tak dalej, i tak dalej. To ma bardzo wiele zalet. Jednocześnie jest taką naturalną barierą, która stawia pewne granice, jeśli chodzi o ilość, bo właśnie najłatwiej jest je przekroczyć wtedy, kiedy nikt nie patrzy i kiedy właśnie siedzi się gdzieś tam w pokoju całymi godzinami zamkniętym. Następnie cnota męstwa. Zdolność do pokonywania przeszkód i wytrwania w przeciwnościach. Bardzo ważna cnota, której nam dzisiaj bardzo brakuje. Przede wszystkim nie róbmy wszystkiego za dzieci. Jeśli stoją przed jakimś wyzwaniem i to jest dla nich trudne, to należy je w tym wesprzeć, ale nie zrobić to za nie. To jest absolutnie fundamentalne. Nie wolno robić tych trudnych zadań za dzieci. To jest zabijanie cnoty męstwa. A więc wspieramy, pomagamy, tak, w miarę naszych możliwości, ale nie robimy tego zadania za dziecko. Stawiajmy im wyzwania. Niech dostają zadania do wykonania, nawet jeśli to są zadania dosyć trudne, to właśnie znowu wspierajmy i w ten sposób pomagajmy, ale nie wykonujmy wszystkiego dla dzieci. Niech one uczą się robić coraz bardziej skomplikowane rzeczy, coraz trudniejsze rzeczy. Bardzo cenną rzeczą tutaj jest harcerstwo. Harcerstwo jest taką formą wychowawczą, która bardzo dobrze wypracowuje właśnie cnotę męstwa. Jest on nastawiony właśnie na radzenie sobie w trudnych sytuacjach, zdobywanie różnych sprawności i faktycznie przynosi takie owoce, także jest to jeden ze środków do wypracowania tej cnoty. Inna rzecz to są chociażby pielgrzymki. Również pielgrzymka jest taką formą, taką pomocą, która może wypracować cnotę męstwa. Właśnie dzieci, bo jest to pewien wysiłek, jest to, człowiek jest postawiony w zupełnie innej sytuacji i takiej mieszkalnej i higienicznej, jest to pewna przygoda, jest to duży wysiłek, uczy to człowieka radzenia sobie z problemami, które gdzieś tam się ustawiają, wychodzenia poza taką strefę komfortu, wygodny dom i tak dalej, również to jak najbardziej może pomóc. Takie chodzenie na pielgrzymki od dziecka może pomóc w wypracowaniu cnoty męstwa. Tutaj oczywiście zachęcam do uczestnictwa w naszej pielgrzymce, w pielgrzymce tradycji katolickiej, która jest pielgrzymką pokutną, na której nie dzieją się rzeczy, które później które określilibyśmy jako zachowania gorszące. W obliczu trudności pamiętajmy o tym, żeby podkreślać, że trzeba wytrwać, że to jest wartość sama w sobie właśnie, żeby trwać, żeby próbować pokonać te przeciwności. Nie wykonujmy tych zadań za dzieci. Wartościowy jest tutaj właśnie wszelki kontakt z naturą, dlatego że natura jest z siłą rzeczy dzika. Wartościowe są tutaj długie, piesze wycieczki. Znam taką rodzinę, w której ojciec z dziećmi dosyć często właśnie chodził, brał sobie cały dzień wolny i szedł z dziećmi w las i przez cały dzień chodził po tym lesie, wykonując różnego rodzaju zadania, tam budowanie szałasu i tak dalej, chodzenie z mapą, wszystko to było dosyć takie spontaniczne i na dziko i to o to właśnie chodzi. Radzenie sobie w takich trudnych sytuacjach, człowiek uczy się w ten sposób właśnie takiego radzenia sobie, gdy wychodzi poza to, co ma tutaj wygodne i w ten sposób zdobywa właśnie cnotę męstwa. Kilka przykładów. Jeśli pojawiają się jakieś pytania, zapraszam do stawiania ich w komentarzach. Jeśli chcą Państwo więcej przykładów, również proszę pisać w komentarzach. Jak najbardziej możemy w ramach naszego cyklu w Szkole Akwinaty więcej takich materiałów publikować z konkretnymi przykładami, które pokazują nam, jak walczyć o różne cnoty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.